tutaj przyszliście dzisiaj? Przyszliśmy tutaj po to, żeby zamanifestować swoje zażenowanie tak naprawdę, jak patrzymy na to, co tam się dzieje pod gmachem Teatru Wielkiego, jak tak zwani obrońcy i zwolennicy demokracji, którzy tą demokrację przez 8 lat mieli w głębokim poważaniu, nagle się o nią starają i nagle o nią walczą. Ci ludzie krzyczą o tym, że szanują demokrację, a nie potrafią uszanować tego, że przegrali bądź co bądź w demokratycznych wyborach. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ja PiSu nie popieram, ale wygrało. I po prostu zwycięzca zgarnia wszystko, a to, że ich partie, czyli Platforma i Nowoczesna, nie wygrały tych wyborów, no to niestety, na tym polega demokracja, na tym polegają wybory. Trzeba było uczciwie rządzić przez 8 lat, to by wygrali trzecią kadencję, a tak to po prostu ludzie pokazali, że już mają ich dosyć. I będą dalej im pokazywać, że mają ich dosyć, ponieważ to jest jakaś farsa w ogóle tam organizowana, większość tych ludzi nawet nie wie, po co się tam zebrała prawdopodobnie. No tak, ale oni mają posady, pieniądze, dobre emerytury i to po co im to likwidować? A wy chcecie im to zabrać? No, my chcemy zabrać, no bo nie jest sens w tym, żeby wymienić świnie przy korycie, tylko chodzi o to, żeby zlikwidować koryto, prawda? No przecież... No ale czy to jest uczciwe? No uczciwe. Przecież oni całe pokoleniami na to pracowali. No oczywiście, rozumiem to, tak? I teraz pracowali przez 8 lat na to, ale po prostu nie rozumieją, że to zaraz zostanie wszystko zabrane. PiS wygrał w demokratycznych wyborach. Ja nie wspieram PiSu. No jesteś z Ugrupowania Narodowego, nie tak? Jestem, Młodzież Wszechpolska, nie, Korwin, tak? Partia Korwin. Partia Korwin. Nie jestem zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości. Boję się, że PiS jak wygra, to wsunie swoich ludzi na te miejsca. Ale przepraszam bardzo, PiS wygrał w demokratycznych wyborach. I wygrał. I koniec. I ze zwycięstwem się nie dyskutuje. Ale trzeba było, ale proszę nie przerywać. Trzeba było przez 8 lat normalnie rządzić, nie oszukiwać ludzi, nie robić po prostu farsy w tym kraju, nie być bezczelnym, to by wygrali trzecią kadencję, a tak to po prostu wszyscy zaczynają się bać. Dochodzi do jakichś nocnych zmian rzekomo, bo pan Macierewicz wchodzi z MON-em do tych urzędów. No tak, ale w wojsku nie ma demokracji. Co to jest za porządki? Powinna być demokracja tam, nie? Sytuacji, tak jak w policji powinna być demokracja. Sytuacja, w której pan pułkownik jak tam idzie na skargę do jakichś posłów Platformy, do radia, do telewizji, to jest po prostu śmieszne. To jest wojsko, czy co to jest? Niech pan zapyta i docenia 2005-2007. Jeszcze coś? No dobrze, ale w 2005-2007 PiS rządził. I co? No i nie zrobił nic. No właśnie. No i nie zrobił nic. Ale czy ja mówię, że ja wspieram PiS? Ja nie wspieram PiS. Nie, no ja wiem, że jesteś z tego, z partii Korwin. Niemniej jednak, no wydaje mi się, czy ma moralny mandat PiS, żeby dalej rządzić? Nie wiem, czy ma moralny mandat PiS, żeby dalej rządzić. Ma mandat taki, że wygrał wybory parę miesięcy temu. Czyli demokrację, tak? Naprawdę. No wygrał wybory. Jeżeli ci ludzie krzyczą, że są za demokracją, i jeżeli PiS wygrywa w demokratycznych wyborach, no to muszą się z tym pogodzić. Na tym polega demokracja, że może wygrać opcja, którą się nie popiera, niestety. Czy tutaj ktokolwiek nie wie?